Witajcie, kochani. Nie wszystko zmieściło się w torbach moich teściów, więc wysłali jeszcze paczkę. Right, I'm not doing a video now. But not this way. This, but I don't know where to start, actually. I don't want to damage anything inside. And I don't want... Oh, here. Here is the hole. So this way. Just don't cut inside yet. Obviously. That's what I mean. I will just take. Take a small knife. You took the biggest knife. Because everything else is somewhere else. I don't know. Not with the address on it. Oh, it's in the foyer. That was safe. And we go what? Very back. Ready? Yep. W parce przyszły trzy kołdry, dwie takie kocowe, ciepłe z ciuciusiem, jedna taka kempingowa, powleczenia jeszcze i prześcieradła z gumką, jeszcze dwa stroje indyjskie. W detalach wam pokażę. Kiedy indziej. A teraz wam opowiem historię, słuchajcie, ogórkowego sabji. Mąż powiedział, że kupił dwie cukinie do teściowej i że Marta dokupi jeszcze, ale nie było cukinii w sklepie, więc nie kupiłam cukinii, kupiłam bakłażany zamiast tego, no i były ogórki. A co mój mąż kupił, który no, nie były cukinią. No i teściowa patrzy, że obrała 5 ogórków i mówię, że robi sabdzi, a ja mówię, że to jest kukumber. No i ona obrała te 5 ogórków, a ja mówię, że to kukumber. Że nigdy nie widziałam, żeby robiła sabdzi z kukumber. A ona mówi, że jak nie widziałam? W Indiach nie jadłam? No nie jadłam nigdy, że tylko sałatkę. Wiecie, do obiadu, salat. A ona, no jak? No i tak się obydwie dziwimy, no. Ona, że ja robię, że ja nie jadłam nigdy takiego sabdzi, a ja, że robi z ogórką. I ogólnie... Potem przychodzi mąż i ona mówi ten i mówi, mój mąż mówi, no to dzisiaj sabdzi z cukinii. A ja mówię, jakiej cukinii? Już ogórka robiła. I wszyscy w śmiechu. Bo ona myślała, że to jest cukinia, bo tak zrozumiała z tego, co mój mąż jej powiedział, że są dwie cukinie w lodówce, Marta jeszcze dokupi, no to było 5, nie? A te ogórki, wiecie, nasze są takie długie, no, a cukinie, ona jeszcze nie widziała cukinii, bo potem próbowałam jeszcze kupić, ale jakoś, nie wiem, nie było w sklepach cały czas cukinii, a te cukinie też są, wyglądają jak ogórki tutaj w Anglii, albo są malutkie, ale... Ale to nie było to. No w każdym razie, jak byliśmy na telefonie w Indiach, z Indiami, jak to ten. No i próbujemy. No w sumie dobre, bardzo dobre. A ja jeszcze do. Mój mąż mówi, tylko nie mów tam na swoich tych social mediach, nie? Że tak się pomyliła. A ja mówię, no jak? Ja chciałam. Mówię, patrzę na to ogórkowe sabdzi, jak ona je robi. I mówię, żeby ten. Że może to właśnie poproszę, żeby pokazała, jak to ugotować, bo na pewno o ogórkowym sabdzi nikt nie słyszał, że wątpię, nie dziewczyny tam na mojej tej grupie nigdy nie mówiły, że ktoś robił ogórkowe sabdzi. No ogólnie wyszło bardzo pysznie, więc chciała powiedziała, że jeszcze może zrobi potem i że może w Indiach też zrobi, się śmiejemy, że pojedzie do Indii, zrobi ogórkowe sabdzi, bo tak to robią w UK. No, aby jak, potem jeszcze taki żart, że jak kiedyś książkę kucharską wydamy, to będzie tam właśnie ogórkowe sabdzi, jakie takie oryginalne nasze. A ogólnie jest ogórkowe sabdzi, tylko na południu Indii, no trochę inaczej, nie? Oni tam nawet badane robią, więc no, całkiem inna kuchnia. Ale tutaj na północy nikt z ogórków raczej... Nie wiem, żeby robił. No w każdym bądź razie taka historyjka. Sat Sri Kal, witajcie kochani. Muszę sobie jakiś
innym tutaj ten trzymak na telefon znaleźć, żebym do Was mogła mówić z samochodu. Chciałam się z Wami serdecznie przywitać, ponieważ idziemy zaraz rodzinnie do parku i pomyślałam, że nagram vloga. Dzisiaj jest mój drugi pracowniczy dzień. Mamy środę. Co tu się dzisiaj działo? Było bardzo busy w pracy, masakra była. Ale mamy ładną pogodę. Od wyjazdu moich rodziców cały czas leje. Anglia płacze za nimi i tęskni. Tak się trochę wyciągnę, żebyście tu widzieli jakoś w miarę ładnie. Znaczy, żebyście w ogóle mnie widzieli, bo jak usiądę tak, to mnie nie widać, nie? No, tak, padało, lało, było beznadziejnie, a teraz mówię, że jest ładnie, to trzeba zabrać dzieci i teściów trochę na dwór, bo to nie można w domu się kisić. No i dzieci są w świetlicy. Ja skończyłam, no, tak jak byłam, że tak powiem, na grafiku, ale zazwyczaj kończę wcześniej i no byłabym tak na ostatnią chwilę, ale że mąż już jest w domu, to mówię, ty jedź odebrać dzieci i pojedziemy do parku. No i teściowa ta okazja zaczęła robić ruty, mówię, to nie weźmie te 2-3, co zrobiła dla dzieci, będą tak jedzą na sucho, takie tak, weźcie jakieś owoce, może te słodkie bułeczki czy coś. In 200 yards, turn right onto Atherton Road, A577. I zrobimy sobie piknik w parku, jedziemy tam, gdzie są kaczki. Naprawdę jest dzisiaj pięknie, czy znaczy, w sensie, wiecie, to nie mówimy, nie są jakieś upały, nie wiadomo co. Brakuje, żeby mi coś tego staje teraz na świetle. Więc, czyli w korku stoję, dlatego sobie to włączyłam. No dobra, żegnam się, bo to nie wygląda fajnie. Odezwę się z parku, tylko mam 10% baterii, więc pewnie resztę nagram z telefonu męża. Jakieś zdjęcie rodzinne, jakieś, mam nadzieję, dam jest plan zabaw i może na rowerek Anaja pójdzie. Miejmy nadzieję, że nie luni do tego czasu. No, mam nadzieję, że w ogóle teściowie wyjdą, bo to wiecie, takie znienacka plany to różnie, różnie. To czasami się trzeba mentalnie przygotować. Czy nie ja, tylko oni. Dobra, jedziemy do parku i odezwę się do Was stamtąd. Pa! Turn right onto Atherton Road, A57. Ja już jestem i jeszcze nie ma przy parku, ale zaparkowałam święta krowa, muszę je poprawić, ale ale nie chcę. Właśnie czekam, może mąż mi poprawi. W sensie wiecie. Po prostu jestem daleko od krawężnika. Poprawiałam, poprawiałam. Bym kogoś od tego samochodu został przede mną i sobie poprawiłam lepiej. Bo wyjechałam, to sobie podjechałam, nie? I wyprostowałam, miałam więcej miejsca, więc luzik. Czekam na moją ekipę, ciekawe czy przyjadą. Tak patrzę, że dużo więcej miałam miejsca niż myślałam. Ale ja się boję tak cofać, żeby kogoś nie walnąć. Wiecie, doświadczenie. Bardzo pięknie w tym zachodzie słońca wyglądają te zdjęcia, prawda? Byliśmy karmić kaczki w pełnym składzie domowym. The little baby is feeding the duckies. Oh. Look, Arvi, everybody feeding duckies. Arvi, you too? Oh, very nice. Not too close. Very nice. Tom się z Arvim chowanego bawią. Teściowie obserwują ze środka. A dzieci robią na przekór. Teściowa mówi, idź na zwierzę, co zjedź sobie. A Arvi idzie na drugą stronę. Teści bujał Enaję, a ta wybrzydza. Tata niech mnie buja, mama niech mnie buja, tata niech mnie buja.
wróciliśmy. Ja teraz robię ruti, bo teściowa chciała mi zrobić wcześniej, ale wysłałam ją do parku z nami, więc zrobiła tylko dwa, to wzięliśmy dla dzieci. No, ona cały dzień latała, kupiła sabrzy i tak dalej, więc teraz ja robię 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ruti, bo dzieci też chcą z jogurtem, więc do roboty. A sabrzy teściowa zrobiła z bakłażanów. Bakłażan i mała perka chyba, z tego co widzę, zaraz wam pokażę. W każdym razie nie mam tu jak to lekko postawić, więc tak tylko wam powiem tyle, że robię właśnie ruti. Uh-huh.